Obejrzmy. Spartiatix! Widzowie, nowi mistrzowie, powaga. No, rakaszy też, prawda? Myślę, że odpadną od razu. Nie ma bata, że oni cokolwiek przetrwają. Krzysztof Iwicz, witam Państwa w Awanturze o Kasę, najbardziej dynamicznej grze telewizyjnej w Polsce. Aby zwyciężyć w naszym turnieju potrzeba świetnej wiedzy, znakomitej drużyny, talentu do licytacji, a często nawet donośnego talentu do hazardu. 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni ich członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. No po tym tarce to pewnie zdążysz. Sławomir Wiśniewski, nauczyciel fizyki ze Strykowa. Roman Gryczyński, nauczyciel polskiego ze Stęszewa, kapitan drużyny. Aleksander Marchewka, nauczyciel informatyki z Dobrza. I Andrzej Informatyk. Wiedziałem. Zbigniew Czysz, inżynier transportu z Tarnowskich Gór. Ewa Czysz, terapeutka. Kapitan drużyny Julianna Czysz, studentka prawa. I Marian Potysz. Julianna. Ty znowu Tarnowskie Góry. Zbigniew Tomala, kierowca autobusu z Międzychodu. Kapitan drużyny Robert Nowak, inżynier chemik z Dożowa Wielkopolskiego. Marek Czyżniewski, bankowiec z Dożowa Wielkopolskiego i Emil Abladimowicz, informatyk z Dożowa Wielkopolskiego. Emil? Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka pusta jeszcze loża. A my powitajmy nowych mistrzów Awantura o Kasę. No nie ma bata, że oni więcej niż jeden odcinek będą. No nie ma bata. Nie wiem, Lukasz. Ja kibicuję temu pierwszemu teamowi nauczycieli. Wygrali w poprzednim programie, co prawda, tylko 5300 zł, natomiast pokonali drużynę, która wygrała najwięcej pieniędzy w teleturniejach w Polsce, w naszym programie. W gotówce 274 602 zł i 7 samochodów, a więc w sumie ponad 500 tysięcy złotych. Ponad pół miliona. No, sporo wygrali tamci. Sporo, no. Czy to był dla Państwa ciężki pojedynek? Jak no, uważamy, że mistrzowie pokazali swoją klasę na początku. Wydaje nam się, że później, może nie był to błąd, było to zachowanie honorowe. Oczywiście mówię o wykupieniu gracza z ławki rezerwowych. To był błąd. Jednakże myślę, że właśnie to pomogło nam wygrać właśnie finał. W sumie nie musieli wykupywać swojego gracza, prawda? No możliwe, że poradziliby sobie, no chociaż nie, to było ostatnie pytanie. Także nie wiem, czy to miało jakikolwiek wpływ, ale wydaje mi się, że właśnie w ten sposób zagrzebali swoje szanse. Tam była taka sytuacja, że mistrzowie chyba nie mieli szans, chociaż może jakby mieli te 2000, za to by podpowiedź kupili. Zależy, co byłoby w podpowiedzi, bo przeciwny team wiedział odpowiedź. Mu powiedzieli ją, zanim padła. Więc no, jakby oni kupili, to by i tak wygrali, chyba że tamci z podpowiedzią by coś wynieśli, nie? Mieli 2400 zł więcej niż obecna drużyna mistrzów, wtedy drużyna zielonych, i chcieli koniecznie wykupić swojego gracza, chociaż wcale nie musieli tego robić, i kupili za 2400 na własną prośbę, także wyrównały się stany kont obu drużyn, i w sumie po tam kolejnym pytaniu przegrali. No może rzeczywiście to była przyczyna. Powiedzcie Państwo, co jest najtrudniejsze Waszym zdaniem w naszej grze? Najtrudniejsze jest chyba tempo i refleks. Konieczny. Panie Krzysztofie? No na pewno tempo. Tempo jest zawrotne. Pani Aniu? Tego się tak nie czuję, ale rzeczywiście straszne jest napięcie. Są emocje? Tak. Wielkie. Tak, jak się pani czuje w todze? Klawo się czuje. Klawo. Pani Ania szczerze powinna dostać łokieto na łeb. GTA. Wygra pierwszy etap. Nie ma batarzenia. Znowu wygrają to, po raz drugi będziemy gościć ich w Loży Mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli im się nie powiedzie, to ich miejsce zajmie nowa drużyna. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. 4 jeszcze były? A, okej, Rukas. No to tak, to może by wygrali. Pieprzyli. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowie na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, jutro będę szoty oglądał za mną wrócą. Chyba, że znowu przełożę. Do puli następnego pytania. Dobra, ja kibicuję tym, o. Za to pytanie, a jeżeli się pomyli... Tym. Urbański jest, Zakolak. Jakiś wąsacz i ten, jakiś burmistrz typowy. Ja im kibicuję. Pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się z naszą nową drużyną. Czarnym? Ja ich nienawidzę. W pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. W sensie mistrzów. Losuję pierwszą Czarny kategorię. Kolor mają. Pytam rejem. Co? No tak. Motoryzacja. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i złapać... No tak, Łukasz, tak, tak. Rzuci 500, niestety. 500 po raz drugi i 500 po raz... 600, proszę bardzo. 600, 700 rzuci. Nail, no, nail. 900 rzuci, 900. Czyli mil. 1000, proszę, 1000 po raz drugi. 1000 to rzuci, co dalej? 1200 zieloni, przyjąłem. 1200 po raz drugi i po raz trzeci. Sprzedam. 2700 puli, licytację wygrali zieloni. Kategoria motoryzacja. Odpowiedź jest Siema dziadek, przez ciebie zacząłem grać w trójkę Wiedźmina, gra się świetnie, no ja niedługo też będę grał, zobaczymy czy mi wsiądzie. W którym kraju produkowano motocykle marki Styria? Sprodukowano, zaznaczmy. Jakich krajów nie ma? Czechosłowacja, Austro-Węgry, ale wtedy chyba nie było motocykli. Jugosławia? Ten taki kocioł na Bałkanach. To się Jugosławia nazywało, nie? ZSRR. I co jeszcze? No któreś z tych? Może Jugosławia, Styria jakoś pasuje. Styria? Austria. Austria. No to nie w Austrii. Aha, dobra, bo tu może być tak, że po prostu się skończyła produkcja i tyle. A nie, że kraj upadł, czy tam się zmienił nazwę. No i luj. Pieprzyć. Sranie w banie. Bierzemy podpowiedź. A panie Krzysztofie, ile kosztowałaby podpowiedź ewentualnie? 3800. A w promocji? 400, panie Krzysztofie, tak na początek. 600 w promocji. No to 500. 500. Proszę. Styria to miejsce w Austrii? Nie. Austria. Kurde, Chorwacja, tak. Słowenia, Włochy. Luj, i tak daję na Chorwację, nie odpuszczam. To mam odpowiadać. Zieloni odpowiadają, Austria. A kto wiedział? Mama. Wiadomo, kobieca dyscyplina, tak jest. Fake news. 6000? 4600? 3900. Mama mądrzejsza, no. Paniewo, ta nazwa skąd pochodzi? To jest kraina w Austrii. Świetnie, tak jest, oczywiście. Bardzo dobrze. 2700 zł trafia na konto zielonych, obejmują prowadzenie. Mają w tej chwili 6000, za nimi niebiescy 4600 i żółci 3900 zł. Niebiescy. Przed nami jeszcze 5 kategorii do końca tego etapu. Losowanie kolejnej. Pokażcie honor nauczycieli. Drużyna nauczycieli. Muszą pokazać honor. I wolę walki. Ponownie Jednak nie Kambodża, nie, tam jeszcze silnika nie tego. 4600 i żółci 3900 zł. Przed nami jeszcze 5 kategorii do końca pierwszego etapu. Nie. Ja nauczycielom kibisuję, czyli odpadną na klasycznie. O, nauczyciele! Nauczyciele, lecicie, to jest wasza kategoria. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300, 500 zieloni, 600 żółci, 600 niebiescy, słucham dalej. 1400, 600 niebiescy po raz żółci, 700 żółci, 1000 zieloni, 1100 niebiescy, 1200 niebiescy, 1300 niebiescy po raz drugi, 1500 zieloni, 1600 żółci. Wabank niebiescy, to jest wasza. Znaczy nie zieloni, co ja mówię, no sprowokowałem ich do tego, miałem na myśli niebieskich. Pani Julianno. No wszystko albo nic, trzeba ryzykować, żeby wygrywać. Słusznie, 9300 zł w puli. A oczywiście można grać albo oszczędnie, albo tak, żeby wygrać. Niektórzy grają oszczędnie, żeby jak najwięcej zachować i po prostu uciec z gry mając cokolwiek. No, ale w sumie ci, którzy wygrywają, no to jednak grają ostro. Czasem się udaje, czasem nie, ale szanse są wtedy. 9300 w puli. Pani Marianie, ma pan pretensje do córki, nie. Tak? Córki? Nie, absolutnie. Nie, to nie... To koleżanka. Koleżanka, tak? Myślał pan, że nie powinna tak mocno grać? Wystarczyło 4600. Tak jest. Tak. Wystarczyło 4600, żeby zablokować, nie trzeba i wtedy bylibyście w grze nawet w przypadku złej odpowiedzi. A czemu jej nie powiedziałaś? Bo on pilnował niebieskiej. To czemu, jak ty pilnowałeś? Dobrze, i tak odpowiemy. A pani Ewa mówi, stary, jak pilnujesz? Kto tam trzyma ster w tej drużynie? Zaraz. Dobrze. Pani Ewa chyba, co? Chyba tak. Pani Zbigniewa, pan jest księgowym drużyny? Nie, nie. A kto liczył państwa? Ty. Muszę? Nie da się liczyć, ile może jakiś chaotyczny team, nie... I byś nie możesz się z nimi dogadać. 9300 w puli. Jak brzmi inna nazwa przedrostka? Koniec. Koniec. Ewa, koniec. To jest... A prefiks, jest tego coś, prefiks i sufiks, nie? Sufiks na końcu. Przedrostek. Nie. A jak? Mamo, nie wiesz, przedrostek. Nie wiem, przez inny ad. Inny przed. Ad. Ad. Ad co? Odkrostek? Odkrostek. Inny. Nie mają podpowiedzi. Gramatyka i ortografia, przypomnę kategorię. Oni na, za wszystko weszli. Wyrostek robaczkowy? Nie, akrostych to jest coś innego. A co to jest? To jest nieważne. Nie no, prefiks. Myśl. Nie wiem. No to pojechaliśmy do domu. Kończymy? Nie no, powiemy akrostych. Nie akrostych. Kto? Jakie odrosty? Czas minął, proszę odpowiedź. Jak akrostych? To może mama odpowie. Proszę bardzo. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że akrostych. Cieszą się niebiescy, dlatego że jest to zła odpowiedź. A, ja myślałem, że... Prefiks, no. No i... Bądź do domu, Jasper, radość. No to była ryzykowna gra, ale nie udało się. Dziękujemy bardzo zielonym. Won. Jasper, radość, won. I teraz niebiescy w bank. I niebiescy wygrywają program, nauczyciele. Pozostały nam dwie drużyny, prowadzą niebiescy 2900 zł, za nimi żółci 2300, ale proszę państwa, do puli następnego pytania przechodzi 9300 zł. Kto przejmie tę pulę, to wygra. Losuję kategorię. Tak raczej, jak każdy odcinek 2 razy oglądam. Jestem porypany. Historia Polski. Mają nauczyciela od historii chyba. Tak, był jeden. Wabank, morderczy. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucha państwa. Muszę powiedzieć, że... Żółci się zesrać mogą. Wydaje mi się, że żółci wabank powiedzieli szybciej, ale na wszelki wypadek sprawdźmy, jak to było. Nie powiedzieli. A więc widzieliśmy dokładnie. Żółci wabank! Ibisz. Faworyzacja jak zwykle. Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 11 800 zł. Ale jeżeli się pomylą, do finału wejdą niebiescy. Tak nie powinno być w tym Oto programie. Z historii Polski. Pewnie jakieś łatwe dostaną. Jak nazywała się waluta polska, funkcjonująca do wprowadzenia w 1924 roku złotego? A, było coś innego. Marka niemiecka? Czy jaka? Jaka marka polska? Było coś takiego? Grosz praski, czy to było w średniowieczu? Nie no, nie mam pojęcia. Marka, no kiedyś to z marki, nie wiem, marek. Marka polska. Łany warszawskie. Marka, tak, ale polska była. Nie jestem pewna, ale marka polska. Oreny. Polska zawsze zmiana. Talary. Marka polska. Mi się wydaje, że nie płacę się. Nie wiem, czy było coś takiego jak marka polska, ale luźno. To właśnie, jeżeli marka polska, ale ci byli, bo to mogła być niemiecka. To był 24 rok. Mydło polskie. Już funkcjonowało państwo polskie, także nie mogła być marka niemiecka. Mogła być, zanim wymyślili złotego. Żółci odpowiadają. Tą wprowadzili. Chodzi o walutę marka. Pan Marek powiedział, marka, tak jest! Ale chciał powiedzieć Polska? Ale dobrze pomyślał, powiedział marka i czekał. Jakby Ibisz powiedział jaka, to wtedy powiedział polska, niemiecka, inna, nie? Dobrze to zrobił. Udało się przejąć rekordową pulę. 11 800 zł trafia na konto drużyny żółtych. Tyle teraz mają. Niebiescy mają 2700. 3 pytania do końca. Marek wiedział, no. Była marka polska. Fizyka. No dobrze, to wykombinował Marek. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł. O, to już po 300 raczej do domu. Żółci 300. Nauczyciele to z długami jeszcze do domu wrócą. 600 po raz drugi i 600 po raz 700. Blok. 800 po raz drugi. Blokuj te gówna. Wiem, że im kibicowałem, ale mnie rozwścieczyli. Pieprzyć ich. Budżetu dla niebieskich. Która wielkość fizyczna jest miarą wielkości pracy wykonanej w jednostce czasu? Chciałem wyznaczyć odpowiedzi pana Sławka. Proszę bardzo. Myślę, że tutaj o wielkość zwaną mocą. Moc po prostu. W jakich jednostkach to wyrażamy? W watach. Joule na sekundę. Tak jest! 1500 trafia na konto niebieskich. Mój stary w PRL wygrał nielimitowane przejazdy autobusem w gminie, ale niestety komuna upadła. Jezus Maria. 400 zł, żółci 11100, 2 pytania do końca tego. Zobacz, jak łatwo było go przekonać, żeby na czerwonych głosować. Wystarczy dać migawkę na całe życie. Sadgę. Podpowiedź. O, podpowiedź. Można teraz kupić podpowiedź. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Ja też kicunę, szkoda mi ich. 500 żółci, 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedana podpowiedź. Też dałbyś się przekonać. Wciąż mamy w takim razie dwie kategorie do końca tego etapu. No, ogromna przewaga żółtych, 10600 do 3000 zł. Wygrał zawody sportowe szkół rolniczych i taka nagroda za to? Kiedyś to były dobre nagrody. Historia Polski. Znowu rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słampa. Rzuci 300. Rzuci 300. 400 niebiescy. Koniec. Sprzedaj. Nauczyciele to się nadają. No właśnie, do czego oni się nadają? Znaczy zabrakło nauczyciela matematyki. Zostawi sobie jak najwięcej, żeby odnieść sukces w finale. W którym zaborze działał polityk Franciszek Smolka? Rengeno. Ale mieli nauczyciela historii chyba. Pruskim. Strzelam, no. Zobaczymy, czy trafi. Myślimy, nie? Nie, nie, mówię, też bardzo. Chciałem jakiś. Nauczyciele nigdy takich pieniędzy nie widzieli, to skąd mają wiedzieć, jak nimi zarządzać? Ale co ty piszesz? Wracam do odpowiedzi znowu pana Sławka. Na dzisiaj tak, tutaj dawca, będę no. Strzelał, to prawda. Z niczym mi się nie kojarzy to nazwisko, ale myślę, że zabór austriacki, czyli Galicja. Tak jest! Dobra, farta miał. No i 1/3 na powodzenie. Szkoda, że lepiej nie grali Pety. Mają 7000 zł więcej. Ostatnia kategoria w tym etapie. Fajnie było, jakby teraz wydoili do zera nauczycieli, nie? Bo mnie zdenerwowali swoją grą gównianą. Gerwant z Libii dał na golibordę 5 złotych, na plecach 2 miecze, jeden na ludzi, a drugi na takie mędy jak pan, panie Bartku. Dziękuję bardzo, panie Gerwant z Libii. Może partyjka w kości. Gramatyka i ortografia. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. 400 niebieskich. Rzuci 500. 500 rzuci. 600 niebieskich. 600 po raz drugi. Rzuci 700. 700. 800. Dojcie nauczycieli, dojcie ich, dojcie. No doj. 900 proszę. 1000 niebieskich. Za to, że tak źle grali. Blokuj ich. Blokuj ich. No. Lepiej stracić niż oddać nauczycielom. 4300 zł żółci zablokowali niebieskich. Powiedzieli dokładnie tyle, ile niebiescy mieli na końcu. Ja im kibicowałem. Gramatyka i ortografia. Jak nazywamy znak graficzny oznaczający określoną głoskę? Co? Jak to znak graficzny określony? Krzysztofie, skorzystamy z podpowiedzi. Proszę bardzo. Litera? No nie, chyba nie o to. Co ty? Morfem, litera, fonem, co? Grafem. Na pewno nie litera, no to nie może być takie proste. Graf. Fon? Tak, ale głoska to jest każde wszystko, co z dźwiękiem. Tak, nawet samo głoska. Nie wiem, tak mi się wydaje, że określą głoskę, ale chodzi o głoskę. Czemu to ma nazwę? Być może chodzi o literę. Może chodzi o literę. Czy komuś się nudziło? Może głoska z półgłoska. Samo głoska. Nie dostaną. Jak źle odpowiedzą, to nie dostaną tego z puli. Nie ma już zasad jak na pierwszych 20 odcinkach, czy coś takiego. Czas minął, proszę odpowiedź panowie. Szybko to zmienili. Naszym zdaniem jest to litera. 85. Tak jest, litera. Ja pierdzielę, po prostu litera, no nie wytrzymam. No co za fake. Przecież... Nie, to jest niemożliwe. Panowie wygrali u nas 2300 zł. Dobra, to są czasy Dnia Świra tego. To są czasy Dnia Świra w Awanturze o Kasę. Czyli nauczyciel ile zarabiał w Dniu Świra nauczyciel? 700 zł, nie? To oni po pensji wygrali prawie na głowę. Czyli nice. 777. No. Czyli no nie prawie. No, na wakacje pojadą jak w Dniu Świra do Gdańska na jeden dzień i wrócą. Z szumem w uszach. Natomiast wielki sukces drużyny żółtych. Panowie wchodzą do finału mając znakomitą kwotę na wejście. 11 300 zł. Gratuluję. Lukaszu, powiem ci tak. To jest taki skam, że ja nawet tego nie analizuję. Rozpoczynamy finał. Żółci mają na koncie aż 11 300 zł. Panowie, no to jest... Na pewno wygrają. Mistrzowa. Mistrzowie to pety. Jak sądzicie, co wam zapewniło sukces w pierwszym etapie? Na pewno bezstronny arbiter i marka kolegi Marka. No tak, ale chciałem powiedzieć jeszcze, żeby już tak pochwalić, że bardzo dobrze, odważnie gracie. Na przykład widzieliśmy to w ostatniej licytacji, kiedy tak naprawdę wcale nie musieliście wchodzić i kupować tego pytania. Można było przeczekać na niższym poziomie i tak bylibyście w finale. Skąd taka skłonność do ryzyka, panowie? Witam, Defrot. Lubimy hazard. Witam, Ninja. O, Ninja! Gdzie ty byłeś? Nie chodzi nam o to, żeby wejść z jak najniższym pułapem do finału. Chcieliśmy po prostu pokazać, że potrafimy grać również. Dziękuję bardzo. Ninja za 35 lat. Panie Robercie, pan jest autorem tej ekipy? Tak, to ja. I jak pan dobierał swoich kolegów? Nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że oczywiście z podziałem na kategorie pytań staraliśmy się stać się jak najbardziej uniwersalni. 11 300, no to jest doskonały wynik. Macie ogromną szansę pokonać mistrzów. Czy tak się stanie? Zobaczymy za chwilę. Na razie witamy was w finale. Nie wierzę, no mistrzowie to takie pety, że jak wygrają to tylko fartem. Mistrzowie wchodzą do gry finałowej mając 7000 zł. Co teraz zrobić? 4300 mniej. Oby. Zobaczymy, co się będzie działo. Hagrid. Jesteśmy dobrej myśli. Aha, jak panowie oceniacie grę żółtych po pierwszym etapie? No Hagrid bez brody. No dobra, ale myślę, że można z nimi wygrać. Można, tak? Pani Aniu, pani wydaje się zdziwiona tym, co powiedział pan Krzysztof. Bo nie spodziewałam się po Krzysiu takich ostrych słów. Szczerze, Ania do... Nie, że taki ostry jest zawsze... Wywalenia z programu. To nie optymizm. Ale chcieliśmy jeszcze tylko dodać, że bardzo ubolewamy nad tym, że drużyna Zielonych tak szybko odpadła, bo całkiem przypadkiem, ale okazało się, że są z naszego miasta. Z Tarnowskich Gór również. Zieloni, tak? I im kibicowaliście, tak? Tak. No, chcieliście się z nimi zmierzyć. No tak się nie stało. Tam po prostu, no gdyby pani wtedy nie poszła w bank, to mogliby być dalej w grze. Deadly karton, pani, deadly. Właściwie tak, może panie Jacku, widzowie was jeszcze nie znają, jesteście pierwszy raz w Loży Mistrzów. Czym się pan zajmuje? Ja jestem studentem geografii na Uniwersytecie Śląskim. Tym się właśnie zajmuję. Aha, pan Tomasz? Student? Ja studiuję reżyserię w szkole filmowej. Jestem na trzecim roku. Pan Krzysztof? Studiuję plastykę w Częstochowie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej. A pani Anna? A ja studiuję ochronę środowiska w Glicach. Pani Anno, mam napisane, to twoja wina! Basistą, te słomki. Znaczy, pani śpiewa basem? Pieprzyć cię. Panie Krzysztofie, nie, ja raczej tak stoję sobie z gitarą i czasami coś tam, jakąś strunę uderzę. A jaki zespół? Mam taki swój zespół. I korki! Bardzo, bardzo ciekawy skład mamy, bo muszę powiedzieć, że jeden chłopak gra na puzonie. Obecnie szukam perkusisty. No jakby coś, to piszcie tutaj do pani Ani. Zgłaszajcie się, witamy w finale. I 11 300 do 7000, no może być ciekawa rozgrywka. Jutro Wiedźminka. Ja mam przed sobą dzisiaj koło finał z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań. A kysz mistrzowie, won do domu. Wygrywa program i zasiada. Dobra, rzuciłem na nich debuffa. W następnym programie, która po 6. pytaniu ma więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. trójkę na 100% robimy Wieśka, nie wiem. Nie wiem na ile. Pierwszy raz będę grał, zależy jak się spodoba. O! Czarna skrzynia. Tak, Defrod, no dzisiaj powtórka. Oto czarna skrzynia, nie wiemy co znajduje się. Czarna. Górki, złotówki, bywały jakieś kwoty pieniędzy, kluczyki do samochodów. No, co będzie dzisiaj w skrzyni zobaczymy dopiero po zakończeniu finału. Nie wiem, Łukasz. Zdecyduję jak będziemy grali, ok? Na razie jeszcze dwójeczka i wukong wcześniej. Ty, wydarzyło się to co prosiłem od pierwszego odcinka! Nie wierzę! To są takie pety! To w końcu wydarzyło się! Moje marzenie zostało spełnione! Boże! Żółci 300! Mistrzowie bank! Mistrzowie wabank! Co za durnie! Nie wierzę w to! Marzenia się spełniają! Oni są takim tempem i petami, że naprawdę ktoś to zrobił! Ktoś to w końcu zrobił! Boże, wzruszyłem się! Oni są tacy głupi. Wbijają, wygrali. Wabank. O tak więc, proszę Państwa, zagraliście. Pierwszy raz zdarzyło się w naszym programie, że mistrzowie oddali swoje mistrzostwo bez walki. Po prostu zdecydowali się wziąć czarną skrzynię, woleli czarną skrzynię za aż 7000 zł. Najlepszy moment mistrzów to był. Tak. I oczywiście ta czarna skrzynia to nie tylko 7000, to także mistrzostwo w naszym programie. Boże. Zdajemy sobie sprawę. Czy takie mieliście ustalenia, czy to nerwy, panie Jacku? To znaczy, chcieliśmy właśnie ten, tak jak on powiedział pierwszy raz, poczuć ten wyjątkowy dreszcz emocji. Tak. I chcieliśmy po prostu... Podstawieni. Najpierw ich podstawili, żeby pozbyć się mistrzów, a teraz musieli ich samych się szybko pozbyć. No wygląda to tak, no to jest prawda. Dzięki za 19 lat. Pluki, witam, oby ogórek. No, w sumie lubimy wszyscy ogórki, nie? No. Samochody raczej. Samochody też lubimy, a ogórki też. No tak, ale lubimy niespodzianki. No. Ale siedząc w loży mistrzów przecież mielibyście szansę na kolejne czarne skrzynie w następnych programach. Ale baliśmy się, bo jest dosyć różnica pomiędzy nami. Oby, Łukaszu, znaczy się Defrod. Baliśmy się, że po prostu nas przebiją, a wtedy to już było... Oby. Chcieliśmy mieć po prostu jakąś niespodziankę na koniec. No tak, ale można było im oddać tą czarną skrzynię i po prostu grać dalej. Aczkolwiek tak, niespodziankę się udało Państwu zrobić. Nam chodzi o niespodzianki. Nie wierzę. No, oczywiście gratuluję serdecznie żółtym. Czy żółci... spodziewali się takiego rozwoju wypadków? My tylko mamy nadzieję, że tam są 4 ogórki. Samochody. Jakie mieli pan... O, to bardzo miło z naszej strony. Dziękujemy. Jakie panowie mieli plany odnośnie licytacji czarnej skrzyni? Dojść do 4000 w licytacji i wtedy postawić 7 już. Aha. Czyli w tym wypadku można by po prostu w ogóle nie wchodzić i oddać czarną skrzynię, jak się okazuje. No słuchajcie. Ty, ale co teraz? Niespodzianką zakończył się dzisiejszy program, przynajmniej jeżeli chodzi o zachowanie mistrzów. No tak zdecydowali. Oddali mistrzostwo i 7000 za czarną skrzynię, za chwilę ją otworzę. Natomiast gratuluję serdecznie żółtym. Wy jesteście naszymi nowymi mistrzami, a na koncie, na zakończenie programu 11 000 złotych. Gratuluję. Nie no, nie spodziewałem się. Chciałem coś takiego, żeby ktoś tak zrobił, ale w dupę, no. To jest absurdalne. Ty rozumiesz, że to są pogromcy mistrzów z 20 paru odcinków? To są ich pogromcy, rozumiesz? To rozumiesz? Pogromcy arcymistrzów. To jest nierealne. To jest w dupę nierealne, co się wydarzyło. Natomiast jeszcze wróćmy na chwilę do naszych mistrzów. Oni oddali mistrzostwo za czarną skrzynię. Jakby nie chcieli walczyć dalej w loży mistrzów, ale muszę powiedzieć, że jest to drużyna, której udało się zdetronizować poprzednich mistrzów, którzy w naszym programie wystąpili 23 razy. Wygrali w sumie łącznie ponad $500 000 złotych, a dokładnie 274 602 zł. Czyli puszczą najlepsze momenty poprzednich mistrzów. No to może dobrze, że nie walczyli dalej, bo żółtym byłoby trudno ich pokonać. Zobaczmy, jak nasi mistrzowie, którzy dzisiaj kończą grę, pokonali poprzednich rekordzistów, mistrzów. Tak, co oni pokażą? A my witamy nowych mistrzów w Awanturze o Kasę. Dariusz Dyda, Jakub To co, panowie, czas się chyba pożegnać, tak? Oczywiście. Jeszcze skrzyneczka. Co jest? Symboliczną, pamiątkową. Ci mistrze byli tak długo, że musieli wymyślić team, który się podłoży, żeby jeszcze resztę najlepszych momentów, bo w tamtym odcinku nie było czasu, żeby im puścić najlepsze momenty wszystkie. Chyba tak. Ale jest coś jeszcze. $10 000 złotych! I sobie 3800, tak? Tak, tak. Żółci waba! Żółci waba! Sprzedam! Panie Dariuszu, nie, no tu oglądamy, po co klikać? Przypomnę państwu, że mamy bardzo dramatyczny moment gry. Mistrzowie grają wabank. Przed przerwą udzielili odpowiedzi, że... 50 kilometrów. Że 50 kilometrów. Czy to jest prawda? Tak jest! Nie chcieli tytułu stracić, po prostu teraz mają tytuł Pogromcy Arcymistrzów? Samochód osobowy! Ale to są te same najlepsze momenty? Nie. To są reszta, co nie było w tamtym. To było? No way! Najlepsze momenty kiedyś były? Ty pieprzony odkrywco w dupę? Kolumbie zapieprzony w dupę? Naprawdę to kiedyś było? Naprawdę to kiedyś było, Fritkers? Ty pieprzony w dupę ulungu? Czemu ja cię widzę na tym czacie jeszcze? Oszaleję. Jezu, Fritkers, czemu ty istniejesz? Tak jest! Oszaleję. 5000 złotych! Dostaw go. Bo Jerzy jest mężem mojej przyszłej żony. Ach, tak. Widziałem dzisiaj Frytkersa URB. Musisz być wyrozumiały. Ach, myślałem, że powiesz, żebym go zbanował. Zawiodłeś mnie. Czas minął, proszę odpowiedź. Będą to linie papilarne. Łukaszu, nie mogę tego powiedzieć. No to jest taki mistrz? Czyli linie papilarne. Okej, się jawię, okej, wybacz. A dzisiaj mam dla was wspaniały ogórek kiszony. Najlepsze momenty poprzednich. No nie, no to jest upokorzenie. No tam ci nie mają najlepszych momentów i puścili poprzednich mistrzów. To jest aż smutne, czy nie? O, widzicie, to było to, co mówiłem, że kapitan poszedł i wygrał 1-1, no. A Jerzy wszystko przegrał. To już lewy wyszło, no bo w poprzednim było, tylko tam było chwilę, 2 minuty. Witam, witam. Tak ma chodzi. 330. Nieraz oni wygrali partem, ale jeszcze chyba za nimi zatęsknimy. Odpowiedź mistrzów. Patrząc na to, jacy mistrzowie teraz przychodzą. Tak jest! Nie? Proszę państwa, mamy rekord w Awanturze o Kasę. Nasi mistrzowie wygrali w tym momencie 12 program. 12. Ja przypuszczam, że 5000. Błąd. Samochód osobowy! Zobaczymy na Krzyszek. Dzięki Don Pedro. FIFA 14. Dzięki bardzo. Za 21 lat. Ty, Jerzy wygra? A, najlepszy moment, w którym Jerzy przegrywa. Nawet nie pokazali jak przegrał, bo już żal im tego Jerzego. Best of Jerzy. 1v1. Best of Jerzy. Porażka za porażką. Ale kiedy to jest koniec? Dorzucam 500 do pół. Ale czy to będzie dobre? Papier czerpa. Tu. Tragedia. Pogromcy arcymistrzów. Czarnej skrzyni, przypomnę, kupiona za cenę mistrzostwa i 7000 zł. Czy warto było wydać aż tyle? Tego nie chcę widzieć. Panie Tomaszu, pan nie chce widzieć, tak? Pani Anno, co tam będzie? Musztarda. Nie no, będzie dobrze na pewno. Ogórek, proszę, błagam. Państwa, wspaniały ogórek kiszony. Pięknie. Pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Gratulacje. Gratulacje, gratuluję mózgu. Ja pierdolę. Boże. Niesamowita drużyna. Pieprzoni Avengersi awantury o kasę. Jezus. Na stół jeszcze, z podłogi jeszcze, wylicz buty i biszowi jeszcze, pieprzony mistrzu. Nie mogę. Pieprzyć ich w dupę, no nienawidzę ich, rozumiesz? Nienawiść. Nie, Lukaszu, nie. Kończą grę, no nie wychodzą jednak tylko z ogórkiem. W poprzednim programie wygrali 5300 zł i to jest to, co udało się zarobić w awanturach o kasę. A my w kolejnym programie będziemy mieli nowych mistrzów. Dziękuję Państwu bardzo. Szczerze, ile wytrzymają według Was? Według mnie oni mogą trochę posiedzieć, bo mają dużo, nie? Widziałem, zapraszamy oczywiście do gry. Wystarczy wysłać SMS pod numer 76 5, 2, 1 3, 2. Pół odcinka 3-4, no. Nie no. Udało im się pokonać arcymistrzów, po czym oddali mistrzostwo, tak? W zamian dostali to, na co zasłużyli. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę